Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Bartek i Jurek postanowili zmierzyć odległość namiotu od przystani za pomocą swoich kroków, idąc tą samą trasą. Bartek stawia kroki o długości 48 cm, zaś Jurek o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy? Ostatni ślad na brzegu jeziora. Czego szukamy? Oczywiście, że najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb 48 oraz 56, bo musimy się zobaczyć, ile razy one nam się będą pokrywać. No to robimy sobie rozkład na czynniki 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, Trzy, trzy, jeden oraz liczby pięćdziesiąt sześć. Dwa, dwadzieścia osiem, dwa, czternaście, dwa, siedem, siedem, jeden. No to sobie teraz zaznaczamy. Ok. I to tyle. Czyli robimy sobie n, w, w tych liczb. Pierwszą kolumnę zawsze przepisujemy całą, czyli mamy 2 do czwartej razy 3, razy a z tej kolumny liczbę niezaznaczoną. I wymnażamy to sobie. 16 razy 21 to 336. Centymetrów, tak? Mamy podać w metrach. No to mamy 3,36 metra. Gitara. No i teraz wiemy, że one nam się tutaj pokrywały 15 razy. No to musimy to zrobić razy 15. Odległość. 3, 3, 6 razy 15 i otrzymujemy 50,4 metrów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.